Oja, super strajkes! Wielka buźka! Normalnie aż mnie ciary przeszły! Jestem Alex. Chętnie zarejestruję wasze ruchy do SL4000. Cześć, Alex. Shaker. Uber super! Chcesz może... On jest Shaker, nie Uber. Uber jest z żelaznych czołgów. Tak się tylko mówi. Oj, przepraszam. Przepraszam. Czasem zapominam, jak mówią ludzie w realu. Jesteście gotowi na wycieczkę? No? Yo, 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 siemanko, spięty Joe. Fuj, czy coś tu dziwnie pachnie, czy to tylko ping-pong? Mówi się tenis stołowy, Łosiu. Domyślam się, że się znacie, panowie. Chłopaki, poznajcie Spoko Johna, najlepszego na świecie gracza w ping-ponga. Nie mów tak. Wszystko, co ten gość wie o, właściwie to o wszystkim, podpatrzył ode mnie oczywiście. Stary, już dawno jestem ponad te amatorskie techniki. Jestem nowym królem rotacji. Twój styl jest nieświeży, luźny Joe. Wypadłeś z obiegu, ziomek. Ha. Zaczynamy wycieczkę. Idziecie, panowie? Tu są nasi programiści. Inteligentni mózgowcy, którzy tworzą nasze gry. Testerzy całymi dniami grają w gry i wcinają czekoladki. Super! Chcę taką robotę! A tutaj mamy studio nagrań. Zawodnicy Superligi oraz ich trenerzy użyczają swoich głosów do SL4000. No, dobra decyzja. Nagrania w 3000 były dosyć cienkie. Koniec gry! Przegrałeś! Koniec gry! Przegrałeś! Ej! Okej, okay. Mniej więcej o to chodziło. A czy możesz powiedzieć to bardziej pogodnie, bardziej słonecznie? Co? A co ja, pogodynka? A po co te nerwy? Dobrze nam idzie. Wersja 346. Jedziesz. Poddaję się. A na koniec miejsce, gdzie dzieje się prawdziwa magia. Super Strikers? W tym studio filmowym dzięki szybkim kamerom nagramy każdy szczegół waszych ruchów. Każdy szczegół mówisz. Tak, o to mi chodziło. Genialnie, fantastycznie. Jeszcze raz, ale tym razem do mikrofonu, dobrze? Witajcie w naszym wspaniałym studiu filmowym. Pozycja i wektor ruchu czujników na kombinezonach są rejestrowane przez specjalne kamery, a dane trafiają do tego komputera. Wow, ale dziadek! O, proszę cię, Alex! Nie nagrywajcie tylko tego, dobrze? Będzie wstyd! Nie martw się! Jedyne, co chcielibyśmy nagrać, to wszystkie klasyczne ruchy zawodników Super Strikers. Luźny Joe? Teraz ty. Ile razy mam wam to powtarzać? Gry po prostu mi nie leżą i tyle. Ta gra nie będzie taka sama bez filarów rotacji. No nie wiem, bracie. Zgódź się. No dobra, dobra, zrobię to dla was. Co ty tutaj wyprawiasz? Ja... A może mamy dziś przebieraną imprezę? Nie. O, czuję się strasznie głupio. Przestań. Nieźle w tym wyglądasz. Świetny kostium. Dzięki. Ej, a może się zamienimy? Serio? Serio. Ale tak serio, serio? Serio, serio. Ale... Serio! Czy
przygotujcie się na pokaz różnych rotacji. Rotacja lewa. Rotacja prawa. Rotacja wsteczna. Gdzie on się nauczył tak podkręcać? Niesamowite zagrania. Nie mogę się doczekać, aż umieścimy to w grze. Rotacja awansująca. Ja strzelam, ja strzelam! Albo lepiej ty strzelaj. Luźny Joe, twoje podania są genialne! Ha, dzięki, siostro. Skąd właściwie wiecie, w którą stronę poleci piłka? Trening czyni mistrza? Chyba raczej trening, trening i trening czyni mistrza. SL 4000 będzie po prostu mega! Bardzo nam pomogliście! Tak, to prawda, bardzo mi pomogliście, Super Strikers. Patrzcie uważnie, oto cztery słynne rotacje luźnego Joe. Poznaj je, wychwyć je i przechwyć piłkę. Spodziewajcie się właśnie tych czterech zagrań. Oj, coś mi mówi, że zmieciemy Super Strikers. Akurat teraz mi wyszedł śmiech! Oto starcie Nakama kontra Super Strikers. Na żywo ze stadionu Gashuku. Te dwie słynne drużyny mają wyrównany poziom. Ale jeśli ktoś może przechylić szale na stronę swojej drużyny, to tylko luźny Joe. Król dośrodkowań. Oto i ono. Shaker i El Matador czyhają na piłkę. Który z nich wykona strzał? Co? O, Miko-chan odczytał ich zamiary. Widzę, że następnym razem luźny Joe musi podać do mnie, co nie? Nakama wyprowadzają jeden ze swoich groźnych kontrataków. Super Strikers przegrupowują siły. Ale to nic nie da. Gol! Nakama wychodzą na prowadzenie. Coś mi mówi, że nasz król podań został zdetronizowany. Przegracie, Super Strikers. Koniec gry! Przegraliście! Hej, luźny Joe? Co? Chyba wiem, dlaczego Nakama są w stanie odczytać twoje rotacje. Naprawdę? Jak? Uragiri był wczoraj w studiu filmowym w tym samym czasie, co my. Weź to przewiń, bracie. Uragiri był gdzie? Przepraszam, chyba podejrzał nasze ruchy. Co ja mówiłem? Całe to cyfrowe ciućku, czujniki, śmiki bezprzewodowe stwarza tylko kłopoty. Hej! Luźny Joe, weź lepiej pomyśl, co się dzieje z moim ego, kiedy nie strzelam bramek. Stary, nie bądź takim egoistą, dobra? Dzięki, że wpadłeś. Zobaczysz, że odegramy się na Nakamie w rewanżu. Jak, Shaker? Uragiri przejrzał mnie na wylot. Moje cztery rotacje nie są już żadnym sekretem. Ale popatrz na to z drugiej strony. Gorzej już być nie może. Yo, 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 yo. Spokojnie. Już to za ciebie podpisałem. Moc rakietki? Widziałem, jak Nakama cię załatwili, luźny Joe. Mówiłem ci, że jestem nowym królem rotacji. Ale nic się nie stresuj. Jest szansa, że nauczysz się czegoś patrząc na moją grę. Zagrywam z taką rotacją, jakiej nie widziałeś. Ha! Ty lubisz gry, Shaker. Pograj sobie w ping-ponga do czasu, aż wyjdzie nowa edycja Superligi. W tenisa stołowego, łośku! Rotacja, jakiej nie widziałeś, tak?
poziom pierwszy. Popracuj nad rotacją. Poziom dziesiąty. Całkiem nieźle. Poziom 24. Rośnie nam mistrz rotacji. Poziom 36. Ma 7 talent. Poziom 50. Brawo! Odblokowałeś rotację o nazwie Korkociąg. Jest! Wiedziałem, że dam radę. Muszę znaleźć Spoko Johna. Ej, no weź, Shaker, przynajmniej umyj ręce. Dzięki za pomoc, Alex. Przynajmniej tak mogę wynagrodzić wam moją wpadkę z czujnikami. To właśnie tutaj. Tylko ciężko będzie wejść do środka, zwłaszcza, że przyjaźnisz się z luźnym Joe. Zrobimy to pod przykrywką. Nie chciałbym odpuścić gry. Przecież już to zrobiliśmy. To i ona! Piąta rotacja! Dzięki niej luźny Joe pokona Nakamę. To kto następny? Kto chce się zmierzyć z królem rotacji? Shaker! Co ty tutaj robisz? Przyszedłem w sprawie korkociągu. Poważnie, luźny Joe. Istnieje piąta rotacja i wiem, jak możesz się jej nauczyć. Daruj sobie, Shaker. Odrobiłem już lekcję. Nigdy więcej nie zamierzam słuchać twoich pomysłów. Posłuchaj go lepiej, luźny Joe. No właśnie! Potrzebujemy cię na murawie! Inaczej mogę nie strzelić bramki. Dajcie spokój. Przez ostatnie dni Shaker tylko tłukł w moc rakietki. Tak. I właśnie w ten sposób dowiedziałem się o piątej rotacji. Gry komputerowe? Tenis stołowy? Spoko John? Czyli wszystko, czego nie lubię najbardziej na świecie! Istnieje piąta rotacja. Wymyśliłem ją, Uwierzę w to dopiero, jak zobaczę. Nie wierzę! Ale numer! Żeby pomóc ci opanować korkociąg, każdy twój ruch poddamy analizie. Zrobimy dokładnie tak, jak Uragiri. Skoro przez gry wpakowaliśmy się w tarapaty, to i gry nas z nich wyciągną. Jest tylko jedna mała sprawa. Tak jak w mocy rakietki, korkociąg trzeba będzie odblokować. Poważnie? Chcę udowodnić raz na zawsze, kto najlepiej podkręca piłkę. Już ci mówiłem. Ja nie gram w ping-ponga. Tenisa stołowego! Muszę strzelać bramki, Joe! Zrób to dla mnie! No i dla drużyny! Wystarczy, że rozegrasz z nim zaledwie jeden punkt. Dzień meczu w Strikelandzie! Tydzień temu widzieliśmy, że te dwie drużyny różnią się poziomem bardziej niż myśleliśmy. Więc trener dokonał ważnych zmian. Klaus na lewym skrzydle, a luźnego John nie ma w podstawowym składzie. Klaus jest fantastycznym napastnikiem. Ale czy uda mu się zastąpić najlepszego lewego skrzydłowego na świecie? Nie ma takiej opcji. Nie tym razem! Kolejny świetny śmiech! Kurczę, przydałyby nam się podania luźnego Joe. No, obejdziemy się bez nich!
No dobra, trochę nam pomagały. Spokojnie, luźny Joe na pewno już opanował nowy ruch. Yo, yo! Koleś gra jak najgorszy borsuk. No weź, nie pajacuj! Daj mu się pogodać! To tylko jeden punkt! W życiu, El Matador. Chcę z nim wygrać uczciwie. No, to nie jest pora na honorowe zachowanie! Zapomnij o swojej dumie! Zapomnij o zasadach, stary! Nigdy! Ja zawsze wierzę w moje zasady. Nie lubię grać w gry jak Shakes. Nie potrafię grać w tenisa stołowego jak Spoko John. Bo jestem piłkarzem! Dasz radę! Co? Nieźle! O to chodzi! O, tam ostro! Nieźle, Mon! Dawaj, dawaj! Fakty nie kłamią, Spoko John. Najlepiej rotuje ten, kto nie pudłuje. Chłopie, nożny tenis stołowy? No weź! Umowa to umowa, bracie. Trwa druga połowa meczu. Świetne wieści dla Super Strikers. Wygląda na to, że luźny Joe wrócił do zespołu i natychmiast rozpoczął akcję. Juhu! Dajesz, luźny Joe! Nawet jeśli wykona korkociąg, to skąd mam wiedzieć, w którą stronę pośle piłkę? Nie mieliśmy żadnego treningu. Wiem. Z tego, co widziałem, korkociąg ciężko rozgryźć. Daruj sobie, luźny Joe! Znamy wszystkie twoje rotacje! Uwaga! Skupcie się! Nadciąga piąta rotacja! Mam nadzieję. Jedna z czterech! Piłka zmierza w pole karne! Mija wszystkich obrońców! Co to było? O tak! Najlepiej rotujesz i nigdy nie pudłujesz! Przegrałem! Nieźle. Dobrze zabrzmiało. Zostawimy tę wersję. O rany! SL4000 jest po prostu odjechana! Znowu cię mam, Uragiri! Przegrałem! Siema! Yo, 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 yo! O, Shakes, ty ciągle grasz w tę starą, oklepaną SL4000? My tu tłuczemy w najnowszą hybrydę. Moc rakietki kontra Superliga! Zgarnę całą pulę. Właśnie dostaliśmy to od Alex. Oho, wygląda fajnie. Mogę spróbować? Nie no, stary. Na razie mam 41 poziom. Później pograsz. Cierpliwości. Melduj szybko! Jak postęp prac? Pułkowniku von Puszap, odwierty idą pełną parą. Odnajdziemy cel za kilka minut. Ja nein! Wiercicie bez skutku od ponad 3 tygodni. Skąd nagle taka pewność? Ależ, kapitanie Uber, tu działa zwykły rachunek prawdopodobieństwa. Im dłużej szukamy artefaktu, tym jesteśmy coraz bliżej celu. Ha ha ha!
Znalazłem... Nie rozumiem! Znalazłem... Dzień pierwszy. Lecimy w Alpy. Przydadzą nam się umiejętności przetrwania. O, tak, tak, racja, no bo jak my przeżyjemy lot, kiedy fotele się tylko trochę rozkładają? Ha? Żelazne czołgi? Ciekawe, co oni tam robią. Oszanowanie, panowie! Profesorze! Witamy! Według moich nowych wyliczeń Śnieżyca dotrze na stadion za 2 doby. Towarzyszyć jej będzie katabatyczny górski wiatr, który sprawi, że pogoda będzie fatalna. Nie lecimy do Atalnów, tylko w Alpy. El Matador, słuchaj, ta pogoda nie pomoże wam w walce. Nie, 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 nie w Alce, tylko w Alpach. Pogoda będzie okropna. Co? Ja ustalam prognozę. Jak wspomniał Nordshow, gra przeciwko czołgom w czasie Śnieżycy będzie wymagać umiejętności przetrwania. Znam miejsce, gdzie możemy je zdobyć. Dzień drugi. Trener zabrał nas na spacer. Gdzie znajdziemy warunki zbliżone do tych na stadionie fortecy? Na górze. Ale zimno. Czuję, że zamiast afro mam na głowie czapkę z lodu. Skoro już teraz jest tak zimno, to co będzie się działo w weekend, gdy w Alpy dotrze ta potężna śnieżyca? Shaker? Shaker! Stary, co ty wyprawiasz? Zasada 101, ziom. Zawsze trzymamy się razem. Wow! Dobra, już idę, idę. Nareszcie! Co wy się tak grzebiecie? Wow, niesamowite. Jest jeszcze większy niż sobie wyobrażałem. Dzięki temu odkryciu będziemy najlepsi. Zimą nikt nas nie pokona. A my jakim? Ale czas. Super. Całkiem niezłe. I to mi się podoba. W tych nowych strojach od profesora nie zamarzniecie. A teraz poznajcie sparing partnerów. Drzewa? Żelazne czołgi są od was znacznie więksi. Waszą przewagą będzie szybkość i zwinność. Ha, ha! Siebie! Nie znajdą sposobu na Elmata Kiwkę! Ale przy ujemnej temperaturze i silnym wietrze będzie bardzo ślisko. To... mamy jakiś plan? Będziecie grać w butach ze specjalnymi kolcami. Poproszę te maleństwa, trenerze! Czołgu, ale korzeni piłkarskich to ty raczej nie masz, bracie. Powiedziałbym, że gra jak na drewnianych nogach. Panowie! Wygląda na to, że mogłem się odrobinę pomylić w obliczeniach. Śnieżyca prawdopodobnie dotrze do was za... sekundę. Robi się nieciekawie. Czy ktoś ma jakiś pomysł? No pewnie. Nawet o tym nie myśl. Daj spokój. Nie ma mowy. Chcesz tego? No dobrze, już dobrze. Niech ci będzie. Potrzebujemy gałęzi, kilkunastu szyszek i ogromnej determinacji.
Zamieć przyszła wcześniej. Świetnie. Idealne warunki pogodowe dla zimowego piłkarza. Informacje, jakie zebraliśmy od... wie pan od kogo? Sprawią, że ta śnieżyca będzie nam niestraszna. Tak złej pogody nie mieliśmy od wielu, wielu lat. Być może. Ale dane, których dostarczył nam... są sprzed dziesiątek tysięcy lat, z epoki lodowcowej. W czasie meczu Super Strike z lodowacieją ze strachu. Dzień trzeci. Wykopaliśmy w śniegu jamę, która w nocy będzie stanowić bezpieczne schronienie. Przy prędkości wiatru 10 metrów na sekundę, temperatura odczuwalna jest znacznie poniżej zera. Nord? Tak? Luźny Joe? Dzięki, że nas uratowałeś, bracie. Chyba nawet obejrzę sobie twój program. Nie ma sprawy, ziom. Ale jeśli się stąd nie wydostaniemy, kto nakręci pierwszy odcinek? Ha! To nie będzie proste. Zamieć przybiera na sile. O, stary! Hej, Shaker! Shaker Moon! Zdrowi panowie! Ty chyba sobie żartujesz. A skąd? Przecież nasz kumpel tam jest. A spośród nas tylko Nord jest w stanie tam zejść. Co? To prawda. Dzień trzeci z kawałkiem. Kumpel zapadł się pod lodem. Mam do dyspozycji linę i spryt. No to do dzieła! I po ptakach. Wow. A? Ale po co żelaznym czołgom zamrożony jaskiniowiec? Już nie mogę się doczekać, kiedy go zobaczę. Nie uwierzysz własnym oczom, jest niesamowity. Zgadnijcie, co się stało z pra-pra-pra-pra-pra-dziadkiem naszego Tora. Nie wiem, o czym mówisz. No dajesz. Zrób tę minę. Nie. Wyluzuj. Nie mam ochoty. To rozkaz! Wyglądasz jak jego starszy brat-bliźniak. Baczność! Dość tych wygłupów. Jutro gramy z Super Strikers. A przecież chcemy... Czy to... Hej, Thor. Twój pra-pra-pra-pradziadek chyba chce nam coś przekazać. On nie jest moim przodkiem, jasne? Spokojnie. Melduje się ekipa ratunkowa. Intruzi! Szwiedzy! Bracik! Jesteś w jaskini, z zamrożonym jaskiniowcem i gonią cię żelazne czołgi. Co masz robić? Skacz! I co? Masz pomysł, jak ich wykiwać? Tak! Fala tsunami! Zabawa w surfing? Masz ty wyobraźnię! W moim show wszystko może się zdarzyć! Raz, dwa, trzy, w górę! I co teraz? Ufasz mi? Boomer, zgłoś się! Macie ich? Niestety uciekli nam. Dobra, wracajcie.
przed wami kolejna faza treningu zimowego. Tak jest, pułkowniku. Nie za mało emocji? Wow, to nie ściema. Zdumiewające. Pierwotny homo sapiens. Nie, panie profesorze, on już nie sapie, bo zamarzł. Profesorze, opowie nam pan coś więcej o nim? On pochodzi z epoki lodowcowej. Z zimniejszej niż obecna? Bez wątpienia, luźny Joe. W tamtym okresie cała planeta była skuta lodem. A czołgi badają gościa, który żył w tamtych czasach. Panowie, nie przejmujcie się tym. Mamy termiczne kombinezony, mamy kolce. Jesteśmy przygotowani i ani czołgi, ani pogoda niczym nas nie zaskoczą. Staniecie się zimowymi królami futbolu. Przed nami spotkanie w zimnej i oblodzonej fortecy. No nie wiem, Brendo, mnie wcale nie jest zimno. Żelazne czołgi kontra Super Strikers. Kto będzie lepszy? Według mnie wygrają ci, którzy są lepiej przygotowani do gry w takich warunkach. Niespodziewanie, to Super Strikers, a nie gospodarze lepiej radzą sobie na śliskiej murawie. Ale żeby aż tak zdominować czołgi na ich terenie, nieźle. El Matador przed szansą strzelenia gola. Co za otwarcie! Drużyna w czerwieni czuje się w tych nieprzyjemnych warunkach jak ryba w wodzie. Nieprzyjemnych? Zupełnie nie wiem, o czym mówisz, Brendo. Super Strikers są lepiej przygotowani niż myśleliśmy. Specjalne korki? Bardzo sprytne. Mam nadzieję, że twój pradziadek nam pomoże. Ha! Oczywiście, że tak. On nie jest moim dziadkiem, jasne? Spokojnie, panowie. Póki co Super Strikers są od nas szybsi, ale wkrótce zimno podetnie im skrzydła. W drugiej połowie warunki pogarszają się z każdą sekundą. Tak, kurtka na pewno by ci się przydała, Mac. Super Strikers coraz rzadziej są w posiadaniu piłki. Żelazne czołgi efektownie wróciły do gry. To chyba nie koniec emocji, prawda, Mac? Hej, Mac! Dzień czwarty. Sprawy idą w złym kierunku. Nie takie miało być zakończenie pierwszego odcinka. Byliśmy gotowi na zimno, ale nie na to. Wiem, ziom. Mecz wymyka nam się spod kontroli. A może wykorzystamy poślizg? Co ty na to? Fala tsunami? Fala tsunami. Tsunalafa ma na co?
Za dużo gadacie z profesorem! Tylko dajcie mi piłkę! Żelazne czołgi będą chciały wykorzystać przewagę własnego boiska. Super Strikers chyba się nieco przegrzali. W odróżnieniu od Maka. Wiedziałam, że tak będzie. Shaker ma problem z utrzymaniem równowagi. Czy żelazne czołgi wyjdą na prowadzenie? Fantastyczna parada Wielkiego Bo! Piłka trafia do North Shore'a! Shaker traci równowagę. O dziwo, to mu pomaga. Oj, brutalny atak kapitana żelaznych czołgów. Śnieg uniemożliwia grę. Rywal ma przewagę, a ty nie masz kolców. Więc co robisz? Raz, dwa, trzy... W górę! Niewiarygodna szybkość Shakera. Przed nim tylko bramkarz. Hej, ha! Wróciłeś! Tak? Mówiłem, że nie jest mi zimno, Brendo. Brawo! Shaker! Genialnie! Tak, trener miał rację. Pokonanie żelaznych czołgów wymagało umiejętności przetrwania. Biorąc pod uwagę okoliczności, jakim stawiliście czoła, należą się wam najwyższe laudacje. Widzicie? Nie tylko ja nie rozumiem tego gościa. Chciałem powiedzieć, że daliście czadu na maksa! Odkryłeś zamrożonego gościa, trenowałeś na mrozie, pokonałeś czołgi na ich stadionie fortecy. No i co teraz zrobisz? Wrócisz do słonecznego Strikelandu. Wsuniesz karkówkę z grilla. I obejrzysz odcinek najbardziej odjechanego reality show. Witam was, North Show, a to jest... Co teraz zrobisz? Nieźle wyglądasz w telewizji. Jakbyś miał 5 kilo mniej. Coś czuję, że to będzie mój ulubiony program. Pożegnaj się ze swoim pradziadkiem, Thor. On nie jest moim pradziadkiem. A tak w ogóle to był bardzo głupi pomysł. Ja, w końcu czego może cię nauczyć o piłce jaskiniowiec? Ale jazda! O! Niesamowite! Możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy gotowi na grę przy każdej pogodzie. Równie dobrze mogliśmy grać w deszczu. Hełm i tak zepsuł mi fryzurę. Profesorze, przeszedł pan samego siebie. Wow! Cóż, zobaczyliście tylko niewielką próbkę możliwości. Mój symulator może wygenerować dowolnego gracza Superligi. To może pokażesz nam jakichś mistrzów? Muszę dostosować parametry, podnieść poziom wyszkolenia i... Oto Elariette, mistrz przestworzy! Całkiem niezły wybór. Jego główki musiały być genialne, zanim nie wyłysiał. Edwin, król samby! Nie znam nikogo, kto by lepiej prowadził piłkę przy nodze. Spike Dawson, postrach bramkarzy! Nie bez powodu Dawson miał ksywkę snajper. I na deser najprawdziwszy geniusz taktyki... Trener! Nienaganna stylowa! Jaka fryzura! Hej! Afro były kiedyś bardzo modne. Jak to kiedyś były modne? Nawet o tym nie myśl, Shaker.
Starannie zaplanowałem wasz cykl przygotowawczy i absolutnie nie pozwolę na żadne zmiany. Jutrzejszy trening będzie w warunkach prawdziwego meczu. To był niezły wycisk. Robimy postępy. Siebie. Słuchajcie, panowie. Trzymajcie tak dalej i za dwa dni niepokonani nie będą mieli żadnych szans. Ale jest jeszcze jeden ważny element naszych przygotowań do półfinału. Odpoczynek. Jutro macie dzień wolny. Tylko pilnujcie się. Musicie być w najwyższej formie. Na razie, panowie. Auf Wiedersehen. Hej, co ty wyprawiasz, Dingan? Przecież pływujemy. Przekąski poprawiają moją koncentrację, Skara. Dwa dni do półfinału, a ty nie trzymasz diety. Co za głąb. Tak? Co tam słychać u Supa Strikers? Nie mam pojęcia, Vince. Trenują, robią z siebie pajaców. Po co nam to wszystko? Szukamy czegoś, co da nam przewagę w meczu. Półfinał jest za dwa dni, ale rywalizacja już się zaczęła. Ach, co to za świństwo? Smok sery świata. Sekretem pięknych włosów jest szampon dla koni. Ha, stary, moja fryzura wygląda zawsze tak samo, bez względu... Panowie, czujecie to? Ej, El Matadorze, zapomniałeś, że po treningu trzeba zmienić skarpetki? Cofnij te słowa! Każde skarpetki zakładam tylko raz, a potem sprzedaję je w sieci. Hej, Shaker, masz ochotę na partyjkę na konsoli? Mam nową grę z super grafiką. Fajnie, ale innym razem. Morki, Skara. Mamy większy problem niż twoje obrzydliwe serowe chrupki. Shaker chyba coś kombinuje. No skąd niby to wiesz, Skara? Ten koleś za nic w świecie nie przepuściłby okazji zagrania w nową grę na konsoli. Hej, moje chrupki! Nie mogę uwierzyć, że się z wami zmierzę, panowie. Tylko jedna partyjka. W końcu trener mówił, żeby nie przeginać. Dobra, legendy. Zobaczmy, co potrafiliście. Cześć. Uwaga, panowie. Siła, dokładność, walka. Dziś przetrwają najlepsi. Zniszczę każdego, kto stanie mi na drodze. Mam nadzieję, że jesteście mocni nie tylko w gębie. Miałeś sabotować Supa Strikers, a nie własną misję. Hmm.
maneruje w rzeczywistości wirtualnej? O ja! Shaker kontra drużyna największych legend! Dobrze, że wziąłem przekąski. Daj mi to! Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jakie to jest szkodliwe. Uwaga, panowie! Siła, dokładność, walka! Dziś przetrwają najlepsi! Zniszczę każdego, kto stanie mi na drodze! Rany! Profesor miał rację co do waszych umiejętności. Niestety muszę wracać do rzeczywistości! Pilnuj diety, ściana. Długie przebywanie na słońcu grozi udarem. Trenerze, wiem, że dmuchasz na zimne przed półfinałem, ale czy to nie jest lekka przesada? Ostrożności nigdy za wiele, tygrysie. Halo? Trenerze, musisz przyjść do laboratorium. Natychmiast! Ja nie mogę, co tak cuchnie? Ej, nie patrz na mnie! Dzisiaj nawet nie mam skarpetek. Dla mnie śmierdzi tu poważnym przestępstwem. Ktoś zepsuł mój symulator. Shaker jest w niebezpieczeństwie. Shaker? Profesorze, odłącz go. Nie mogę! Oranżada spowodowała zwarcie. Nie możesz po prostu zdjąć mu hełmu? Nie! Jeśli nagle zakończymy symulację, jego mózg... Ujmę to inaczej, to jest wykluczone. Shaker może do nas wrócić tylko, jeśli zwycięży. Nie zniosę tego! Muszę się stąd jakoś wydostać! Halo! Pomocy! Pojedynkę Shaker nie ma szans w starciu z legendami. Co wy robicie? Oszaleliście? Jeśli przegracie, nigdy stamtąd nie wrócicie. Musimy podjąć to ryzyko. O, ale że mnie ćwok! Tak? Do kwadratu. Zgadza się. Potwierdzam. Zawsze wszystkiego musisz spróbować sam, co? Przyszliście mnie uratować. Ale czy to nie znaczy, że też tu utknęliście? Nie mamy zamiaru tu zostawać. Hej, co jest grane? Wystarczy, że pokonamy legendy i wracamy do domu. Stary, jesteśmy drużyną! Razem wygrywamy! Razem przegrywamy! Tak! I razem zostajemy uwięzieni w wirtualnym świecie. Obserwowanie meczu z zabocznej linii to normalka, ale to... Profesorze, czy mogę im jakoś pomóc? Mógłbyś na przykład podać mi śrubokręt. A? Hmm.
Uwaga, panowie! Siła, dokładność, walka! Dziś przetrwają najlepsi. Zniszczę każdego, kto stanie mi na drodze. Legendy? Poznajcie przyszłe legendy. Ja jestem legendą, ale ci kolesie są legendami. Ten symulator mnie nie znosi. Coś długo stamtąd nie wracają. Shaker zapuścił tam korzenie. Skara, masz nowe informacje o Super Strikers? Sprawiłem się na medal, Vince. Półfinał pójdzie nam o wiele łatwiej, niż myśleliśmy. Muszę kończyć. Fuu, zazwyczaj na kilometr cuchniesz przekrętem, ale teraz przeszedłeś samego siebie. Lepiej przyzwyczajaj się do zapachu naszego zwycięstwa. A teraz wynocha z auta. Hej! Wypuść nas! Dobra, niech ci będzie. Skara... Za bardzo objadłem się chrupkami. A? Nie będziecie psuć nam przygotowań do meczu. Nie, nie, wypuść mnie! Wypuść mnie! Ratunku! Uwaga, panowie! Siła, dokładność, walka! Dziś przetrwają najlepsi. Zniszczę każdego, kto stanie mi na drodze. Powiedzcie, panowie, czy tylko mnie ci kolesie tak działają na nerwy? Nie, też mam ich dość. Chyba wpadłem na niezły pomysł. To są kopie zawodników. Świetnie grają, ale niczego się już nie nauczą. A my możemy! Wybacz, trenerze, ale sam mnie uczyłeś, by różnicować zagrania. Ten trik podpatrzyłem u ciebie. A oto mój własny. Podaj po ziemi! Nie zobaczycie! Trener! Jak ja siebie za to nie znoszę. Całkiem nieźle graliśmy, panowie. Jeszcze kilka starć i pokonamy ich. Prawdę mówiąc, mój symulator zaczął niebezpiecznie szwankować. Jeśli nie wygracie w kolejnym meczu, zostaniecie usunięci bez możliwości przywrócenia. Będzie po was już na zawsze! Myślę, że cię zrozumieli. Oj, karamba! I co my teraz zrobimy? Na każdej pozycji legendy mają przewagę. Świetna przemowa, kapitanie. Au. Zwróciliście uwagę, w jakich strojach grają? Każdy w innym? Dlatego, że nie są jedną drużyną. Więc jeśli my zagramy jak drużyna, pokonamy ich bez względu na ich indywidualne umiejętności. Raz, dwa, trzy! Super Strikers! Inspirujące. Oh!
Okej, szybka kontra. Musimy to jak najprędzej zakończyć. Inaczej będzie po nas. Na żywo prosto ze Strajkalandu. Przed nami półfinał Superligi. Niepokonani są już na murawie. Zaskakujące, że gospodarze jeszcze się nie pojawili. To do nich niepodobne. Zazwyczaj długo się rozgrzewają. Jest lepiej niż sobie zaplanowaliśmy. No, może poza jednym wyjątkiem. Skara... Nareszcie czerwoni wychodzą na murawę. Wyglądają na pewnych siebie. Zaczynamy. Przed nami starcie lokalnych rywali gwiazd Superligi. Kto według ciebie zwycięży, Mac? Nie mam pojęcia, ale bez względu na wynik czeka nas mecz, który na stałe zapisze się w historii. Jeszcze raz. Shaker! W porządku, Joe. Poćwiczmy rożne. Shaker! Jesteś gość! Kochany Shaker! A może chwila przerwy? Nie teraz. Trenujmy! Skręcaj ciało do piłki! To pomoże! O, pan Golare? No, spróbuj. Haha, stary druchu! Chłopcy, to asystent Barki. Najlepszy trener napastników w historii Superligi. Właściwie to nie. Jestem... emerytem! Co? Po moim trupie? Masz nową pracę. Przygotuj Shakera na Riano. Myśl! Shaker ma olbrzymi potencjał. Trenując go możesz zostać legendarnym trenerem. Pomyślmy. Klatka... Przyjęcie na lewą? Nie, na prawą. Nie, na prawą. Nie, chwila, klatka. Dobrze. A, schematy stylu Riano. Nauczę ich Shakera. On wygra z Barką, a ja dowiodę światu, że Riano niesłusznie mnie zwolnił.
Musisz ściśle trzymać się schematu. W innym wypadku to strata czasu. Nie brzmi trudno. Myślisz? Jak Riano. Ha? O. Już nic. Raz, dwa, trzy, cztery i... O, przepięknie! Gdy Shaker strzeli, Riano wreszcie będzie musiał mnie docenić. A teraz prawdziwy test. Wykonałeś to o wiele lepiej, niż ktokolwiek by mógł. Dzięki. Zobaczysz, do meczu z Riano przygotuję dla ciebie zupełnie nowy zestaw schematów. Więcej? To świetnie. Wystarczy już treningu na dziś. Zagraj tak na meczu, a wygracie. Rad Golarego trzeba słuchać. Teraz dokładnie wiemy, co zrobi Shaker. Teraz dokładnie wiemy, co zrobi Shaker! To nie tak ma być. Chcę zmierzyć się z prawdziwym Shakerem na meczu. Ale Riano... Czekaj! Dokąd idziesz? Jadę z tobą! Shaker, patrz na to! Wszyscy pytają, kto jest najlepszy? Jesteś sławny, amigo! Nie przejmuj się. Strikers na trzy! Raz, dwa, trzy! Super Strikers! Dziś mecz. Przed nami długo oczekiwany pojedynek. Możliwe, że najciekawszy od lat. Wielki pojedynek strzelców. Riano kontra Shaker. Lepiej liczyć na czysty talent. Potrzeba trochę więcej niż schematycznej gry, by móc wygrać z Barką. Czas się uwolnić i pokazać Riano, jak się strzela. Mam dryblować, czy... Nie, nie. Wrzuć na środek, amigo! Cofnij! Tył! Chwila! Pamiętam! Adios, mierny Super Strikers! No, nieźle. Dawaj, stary! O! Show! Rusz się! Nie widzę piłki! Gol Barki! Niewiarygodny strzał Riano! Barka prowadzi 1-0! Przegrywają! Shaker musi znaleźć lukę! Pięknie gra! Młody strzelec może konkurować z Riano! Rad Golarego trzeba słuchać! Shaker! Jeśli możesz!
Nigdy wcześniej nie załamywał się pod presją. Nie trzymał się schematu. Miał mnóstwo okazji na gola. Nie martw się, amigo. W rewanżu dowiedziesz, że jesteś najlepszym strzelcem ligi. Razem ze mną, znaczy. Strasznie się ośmieszyłem. Zapewniam cię, nikt nie zauważył. Jesteś tego pewien? Totalna klapa. Oglądałem, słabo grałeś. Spędza. Zablokowałeś się, jakbyś nigdy nie grał. Spędza. Jak odbierali ci piłkę. Spędza. Tak? Nie musisz przypominać. O, wybacz. Co z tobą? Nie mogłem się skupić. Muszę wziąć Shaker! Się w garść. Orientuj się! Shaker? Jesteś tam? Halo? Oddzwonię. Czyżbyś się obudził? Co ty wyprawiasz? Mogłeś rozbić mi głowę. Wiedziałem, że tego unikniesz. Pytanie brzmi, co ty wyprawiasz? Teraz już lepiej. Dalej, Riano! Biegniesz w złą stronę! Kocham wyzwania! Przyłóż się bardziej! Chwileczkę! Shaker pędzi na bramkę. Wychodzi sam na sam. Obrońcy go gonią. Czy strzeli? Więc o co ci chodziło? Upewniałem się, że to utalentowany Shaker tu przybył. Widzimy się na meczu, Shaker. Wszystko nie tak. Wpierw w lewo, potem w prawo. Obrót, drugi i strzał. O, nie stój tak. O, chwila przerwy. Później trening. Nie mogę się w to wczuć. Wiem, że mogę z nim wygrać, ale czuję, jakbym kopiował czyjś styl. Spójrzcie na to. To nie jest mój styl! Golare, próbujesz nauczyć Shakera stylu Riano. Macie rację! Macie mnie! Jestem zerem! Ja nie odszedłem, mnie zwolniono! Golare, czekaj! Nic nie mówcie! Dokładnie tak samo było z Riano! Schematy! Co ty wyprawiasz? Puść! Shakerowi nie pomoże nauka stylu Riano. On chce, byś pomógł mu doszlifować jego styl. Dalej, stary druhu. Mamy sporo pracy. Witamy na stadionie Barki. Cóż, wydawało się nam, że tym razem nie zdoła pomieścić więcej ludzi niż na poprzednim meczu. Pomieścił! To chyba nowy rekord! Riano kontra Shaker, część druga. Niebawem. Jest ze mną nie kto inny niż Riano. Shaker nie sprawił Barce większych problemów.
Czego spodziewasz się dziś? No cóż, mówiłem fanom, żeby transparenty zostawili w domach. Wiem, o co ci chodziło w parku. Chciałem, żebyś znalazł swój własny styl. Ale dlaczego? Możecie przez to przegrać. Bo potrafisz kopać w parku? To o niczym nie świadczy. Nie strzeliłeś jeszcze bramki w meczu. Prawda. Nie strzeliłem. Jeszcze. Tak. A co z Golarę? Niedługo się przekonasz. Shaker nie jest pewny siebie. Ładny odbiór barki. Gol! Riano strzela pierwszy! O! Obrońców Super Strikers ograł jak małe dzieci! Świetna kiwka napastnika Barki! Czy pokona wielkiego Bo po raz drugi? Do tego przepiękny! Świetnie skończył połowę! Masz 45 minut, Shaker. Pokaż fanom grę, na jaką liczą. Gdyby podawał do mnie, ja... Wiemy, że potrafisz. Barka prowadzi przewagą 2 goli. A Shakera jak nie było, tak nie ma. Przecież jest. Spudłował. Aha. Napastnik czerwono-białych musi wreszcie wpisać się na listę strzelców. Jak zwykle Shaker się waha. Nie mogę... Nareszcie! Powrócił! Przeciera się środkiem! O, na takiego Shakera czekam. Jest nie do zatrzymania. Już sam na sam. Gol! Jest na liście strzelców, ale do wygranej potrzebują 2 goli. A kończy im się czas. Stary, wróciłeś. Brakowało nam ciebie. A, stary! Witamy! Wygrajmy! Shaker przerzuca do Joe'ego i czeka w środku na cross! Obróć ciało do piłki! Gol! Super Strikers wyrównują na 2-2! Zostało 6 minut do końca. Czy Riano strzeli gola dla Barki? North Show odbiera. Cóż, prawie, że Riano ma piłkę. Oddaje strzał. Broni wielki Bo! Jeśli Shaker strzeli gola, będą prowadzili. I wygra ten pojedynek strzelców. El Matador! Obróć się tyłem i stój niczym posąg! A! I... Przepraszam! Świetny gol Shakera! A może El Matadora? Ha! Tak czy siak Super Strikers prowadzą! 3-2! Piękna walka dwójki młodych strzelców! Czemu pomogłeś mi słuchać instynktu? Zawsze marzyłem, żeby się z tobą zmierzyć. Prawdziwym tobą. Rozumiem. Cieszę się, że zwolniłeś Golarę. Nie, nie jest zwolniony. Trenerze, jest mi przykro. Powinienem... Starczy. Każdy od czasu do czasu popełnia błędy. Lecz ty pomogłeś nam przejść na wyższy poziom. Myślałem, że niczego mnie nie nauczysz. Shaker, korona strzelców trafia dziś do ciebie. Chyba El Matador już nad tym pracuje.
Potrzebni byli Super Strikers, byśmy obaj zmądrzeli. Zatrzymałeś złotą rybkę ode mnie? Mobiego? Oczywiście! Nikt nie zna mnie tak jak on! Z pomocą mistrza Golare Super Strikers inkasują 3 punkty! Witamy w niesamowitym Las Vegas w stanie Nevada. Niesamowite! Jak ściana może teraz spać? On potrafi zasnąć praktycznie w każdym miejscu. Na jego miejscu bym się obudził. Inaczej przegapi najwspanialsze miasto na świecie! Wpadł na pomysł, żeby powiesić neon w kształcie Buddy'ego Watkinsa. Jak dla mnie to lekkie przegięcie. W ogóle nie rozumiecie tego miasta. Gwiazdorzenie to coś normalnego w Vegas. Tak samo jak luksus i wykwintna kuchnia. To właśnie Vegas serwują najdroższy deser świata. 24-karatowe, złociste lodowe puchary. Juhu, tak! Kocham to miasto! Vegas rządzi! To miasto ma bardzo zły wpływ na El Matadora. Bardzo dobrze, Klaus. Świetna kontrola, Shaker. El Matadorze, nie kombinuj. Wyluzuj, trenerze. Gramy w Vegas. Musimy dać niezłe show. Tak jak oni! Hey! Jacie, kosmosi w przerwie meczu zaserwują spektakl. Jeśli przerwą nam kolejny trening, zaserwuję im awanturę. Na dzisiaj wystarczy. Nie będziemy trenować, gdy nas rozpraszają. Zwłaszcza ty, El Matadorze. Ha? Gdzie on jest? Ostatnio błyszczysz na wyjazdach. 3 gole w 4 meczach. Jak to robisz? Wszystko zależy od dobrego przygotowania, Leno. Wybieram najlepsze hotele, jadam w najlepszych restauracjach i trenuję w najlepszych obiektach, a potem strzelam wspaniałe gole. Dosyć tego. Nie będziesz mi tu robił cyrków, kolego. Przestaniesz w końcu! Trener mnie zaskakuje. Żeby tak skąpić El Matadorowi drobnych przyjemności. Co chce pan zrobić, panie Watkins? To proste, ninja. Zapewnię El Matadorowi wszystko, czego tylko zechce. Panowie, to mi wygląda na ponury żart. Ten pokój to już przegięcie. Nawet ściana by nie zasnął na tym twardym pseudomateracu. Wyluzuj, stary, to tylko 2 noce. Dobra, dobra. Halo, recepcja? Chciałbym zamówić budzenie o 6 rano. Nastaw pan sobie budzik. A czy mogę chociaż zamówić coś do pokoju? A czego pan potrzebujesz? 24-karatowy puchar lodowy z podwójną złotą posypką. Puchar lodowy? Nie wydaje mi się. Ach, ludzie, jak można na tym spać?
El Matadorze, weźmiesz się w końcu w garść? Jak mam to zrobić? Jesteśmy w Vegas, a pan załatwił nam fatalne jedzenie, tragiczne boisko, a hotel, w jakim jesteśmy zakwaterowani, jest totalną porażką. Jedyną moje podejście. Zmień je, albo podczas meczu będziesz grzał ławę. Ale przecież tu wcale nie chodzi o mnie, trenerze. Super warunki budują moją formę. Wszystko dla dobra drużyny. Ta, jasne. Chcesz powiedzieć, że jesz najdroższy deser świata z myślą o nas? Bohater z niego. Hej, El... Końskie ogonie! El Matadorze! Wszystko jedno. Paczka przyszła. Drogi El Matadorze, ta wiadomość jest wyłącznie dla ciebie. Mam powtórzyć? Wiem, że aby grać najlepiej, potrzebujesz świetnych warunków. A więc coś ci przesyłam. Yeah. W końcu mnie zrozumiał! Nic nie mów wreszcie, nie chcę, żeby myśleli, że cię faworyzuję. Żaden problem, trenerze. Shaker, gdzie twój kompan? Nie wiem, trenerze. Po treningu gdzieś poszedł. Dodzwoniłeś się do El Matadora, piłkarskiej gwiazdy i prawdziwej legendy. Ha, ja bym go szukał w luksusowych hotelach. Gdzie by nie był, może tam zostać. Daj spokój, trenerze. El Matador może i jest trochę wybredny. Okej, jest aż do bólu wybredny, ale dla niego nie ma nic ważniejszego niż mecz. Dobra, poszukaj go. Tylko pośpiesz się. Mecz jest o 3:30. Hej, stary. Jaki jest najlepszy hotel w Vegas? Właśnie w nim przebywasz! Okej. Najlepszym hotelem w mieście jest bez wątpienia... Halo? Dzień dobry, panie Matadorze. Tu recepcja hotelu Pałac Buckingham. Zamawiał pan budzenie o 9 rano. Czy jest coś jeszcze, co mogłabym dla pana zrobić? Śpię w najlepszym hotelu, mam też gdzie trenować. Do szczęścia brakuje mi tylko 24-karatowego lodowego pucharu z dodatkową posypką. Doskonały wybór. Za chwilę panu przyniesiemy. W tym mieście taka gwiazda jak ja decyduje nawet o tym, która jest godzina. Shaker, mógł autograf? Co? Shaker? On nie może się dowiedzieć, że El Matador tu jest. Dzień dobry. Szukam kolegi, który mógł się tu zatrzymać. Nazywa się... Bardzo mi przykro, ale nie udzielamy takich informacji. W naszym hotelu priorytetem jest zapewnienie prywatności gościom. Okej. Mówi się trudno. Shaker, Shaker! Bardzo proszę, dasz mi autograf? No pewnie. Jak ci na imię? Dwudziestoczterokaratowy lodowy puchar? Jest! Może wolisz moją koszulkę zamiast piłki? Dorzuć swoje korki i umowa stoi. Jej! Czego się nie robi dla futbolu? Panie El Matadorze, pański 24-karatowy lodowy puchar z dodatkową posypką. Dzięki! Proszę go zostawić, muszę dokończyć trening. Pychota!
Skąd się tu wzięła ta piłka? Shakermon, gdzieś ty był? Chyba wiem, gdzie jest El Matador. W hotelu Pałac Buckingham. A, mówiłem. I? Niestety mają tam szczelną ochronę. Ale wysłałem mu wiadomość. A, straciłeś czas, Shaker. El Matador wejdzie na murawę tylko wtedy, gdy będzie trzeba skosić trawę. Mecz zacząć. W mieście świateł już czas. Mac, miało nie być śpiewania. Nie bądź taka sztywna, Brendo. Jesteśmy w Las Vegas. I mam zamiar komentować śpiewem. W tym mieście zaskakuje mnie wiele rzeczy, ale dziś najbardziej zaskakuje mnie pewna absencja. Tak jest. El Matadora zastąpi Lanki. 20 Supa Strikers nie pojawiła się nawet na ławce. Dziwna sytuacja. Supa Strikers przed szansą. Co za strzał! Równie wspaniała obrona. Ten mecz staje się przewidywalny. Supa Strikers atakują, kosmosi się bronią. Drużyna czerwonych musi znaleźć sposób, by zaskoczyć rywali. Strzeżcie się, kosmosi! El Matador wzniesie się na wyżyny! A? Sprawdź, która godzina, bo się spóźnisz na mecz. Shaker. Pierwsza połowa trwa w najlepsza, a obraz gry się nie zmienia. Ataki Supa Strikers są nieskuteczne. Kolejna szansa na gola. Piłka zmierza prosto do bramki. Po raz kolejny kosmosi uciekają spod topora. No nie, gdzie jest moja torba ze sprzętem? Głupia! Prywatna winda! Co ja ci zrobiłem? Panie Matadorze, w czym mogę pomóc? Panie Matadorze? Halo? Poranna pobudka. Zepsuta winda? Wrobiono mnie! O, wygodnie. Nie czas na odpoczynek. Drużyna jest w potrzebie. Ewakuacja. O, no nie! Głupie, gładkie, jedwabne prześcieradło. Halo, recepcja? Chciałbym zamówić do pokoju kolejny lodowy puchar. Pierwsza połowa dobiega końca, a Supa Strikers desperacko nacierają na rywala. Mają miażdżącą przewagę w posiadaniu piłki, ale nie przynosi to żadnego rezultatu. Ninja przyjmuje piłkę i przyspiesza. Daje wyraźny sygnał do kontrataku. O, perfekcyjne wykończenie. Imponująca bramka Gwiazdora Kosmosu. Ha, i on sam dobrze o tym wie. Sprawy przybrały zły obrót dla Supa Strikers. Kontrolowali przebieg meczu, a jednak w końcówce pierwszej połowy utracili swoją magię. Panie Matadorze,
Przyniosłem pański puchar lodowy. Rozumiem, że mam go zostawić. Życzę smacznego. Gwiazdom piłki nie przystoi w taki sposób opuszczać hotelu. O, trenerze, wszystko wyjaśnię. Obsługa hotelu, który mi załatwiłeś, zdradziła mnie. Zamknęli mnie w pokoju. Ja załatwiłem ci jakiś hotel? Żartujesz sobie ze mnie? Wiem, że pisałeś mi w liście, że reszta drużyny nie może się dowiedzieć. O, a więc nawet wysłałem ci list. No pewnie, nie zmyśliłbym tego. W takim razie pokaż nam dowody. List został w jednej z moich toreb. Niech zgadnę, w wymyślonej torbie na listy. Panowie, kocham dobre jedzenie, luksusowe hotele i nowoczesne boiska, ale nie ma dla mnie nic ważniejszego niż Super Strikers, najlepsza drużyna na świecie. Dobra, wszyscy razem! 1, 2, 3, super! Siadasz na ławce. Panowie, musicie mi uwierzyć! Zostałem wrobiony! Naprawdę? Przez kogo? Szanowni państwo, przywitajmy gorąco tancerzy z pałacu Buckingham, hotelu Badiego Watkinsa. Hotelu Badiego? Chyba faktycznie cię wrobiono, El Matadorze. Trenerze? Pozwól mi się na nim odegrać! Błagam! Wpuść mnie! Jadłeś jak król? Mieszkałeś i trenowałeś jak król? Więc wyjdziesz na boisko i zrobisz show, jakiego Vegas nie widziało. Co? Jak on się tu znalazł? O proszę, odnalazł się El Matador! Czeka go utrudnione zadanie. Kosmosi ustawili się jeszcze bardziej defensywnie niż w pierwszej połowie. Buddy Watkins chce dowieść do końca wynik 1-0. Masz jakiś pomysł? Podajcie mi piłkę w polu karnym. Będę wiedział, jak ich zaskoczyć. Podanie Shakera przecina linię obrony. Ale El Matador wcale nie ma łatwego zadania. Niesamowite, jak on to zrobił! El Matador rozkochuje w sobie fanów z Vegas. Włosy, uwaga na włosy! Panie Watkins, dzięki. Noc w najlepszym hotelu w mieście dobrze wpłynęła na formę El Matadora. Niech to! Zwalniam cię! O nie! Naszą ostatnią noc w Vegas spędzimy w pięciogwiazdkowym hotelu Badiego na jego koszt. Ha! Gwiazdy muszą spać po królewsku. Słynne lodowe puchary dla wszystkich! Buja! Zapracowaliście na to. Nawet ty, El Matado. Znowu? Poważnie? Właśnie. Dokąd poszedł nasz deserter? Ha! Powiedział, że wystarczy mu luksusów na dziś. Znalazłaś ze mnie pobudka! Dla mnie koniec. Żegnaj na zawsze, piłko nożna! Weź się w garść, bracie! Każdemu z nas przytrafia się gorszy dzień. Wy nic nie rozumiecie. Od dziś nie jestem już wyjątkowy. Jestem zwyczajnym zawodnikiem, jak wy! Poczytaj pocieszające listy od fanów. Okej, biorę się za to pronto. Widzimy się na treningu.
prawda? Tak, tak, do zobaczenia. De Los Santos, powiedz, jak się czujesz przed podróżą do Strikelandu? Leno, zatrzymanie ataku Super Strikers to zawsze wyzwanie. Ale poradzę sobie z tym. Pozer. Z drugiej strony ma świetne statystyki. Dlatego będziemy grać trzema napastnikami. Shaker, Klaus i... Niedobrze. Gdzie jest El Matador? Właśnie, gdzie on jest? Nie widziałem. Mam nadzieję, że ma dobry powód. Dzień dobry! Odzwoniłeś się do El Matadora! Jestem niedostępny! Na zawsze! Co? Serio? Nie zostawiaj wiadomości i tak do ciebie nie odzwonię. Żegnam! On cały czas przeżywa to pudło? Tak, szlocha w domu. Ha. No to już po naszej strategii trzech napastników, bracia. Shaker, Klaus, chodźcie ze mną. Mam pewien plan. Ego El Matadora otrzymało naprawdę potężny cios. Liczę na to, że uda się wam zmienić jego nastawienie przed meczem z Azul. Żeby do niego dotrzeć, trzeba czegoś naprawdę wielkiego. Wow. Witajcie w naszym skarbcu technologii piłkarskiej. Więc to tu trzymasz swoje gadżety. Wkładamy robostroje, łapiemy El Matadora i ściągamy go tutaj, tak? Ha! Nie do końca. Aktywacja protokołu Narcyza. Dysponuje najnowszym urządzeniem stworzonym specjalnie na taką sytuację. A co to robi, trenerze? Nie uwierzylibyście, gdybym wam powiedział. Znajdźcie El Matadora, wciśnijcie przycisk, a urządzenie załatwi resztę. El Matador, jesteś w domu? A myślałem, że to ja jestem bałaganiarzem. Drogi El Matadorze, nasz idolu, ci, co mówią, że to pudło było twoją winą, mylą się. To wszystko przez złe podanie Shakera? Ha! Dołącz do swoich prawdziwych fanów. Wierzymy w ciebie, choćby nie wiem co. Nie zrobił tego. Nie zrobił tego! Nie ma jego suszarki do włosów, a przecież on się z nią nie rozstaje. Ach, zrobił. Nie wiem, trenerze. Nie mamy pojęcia, gdzie się mógł wybrać. Nie martw się, ściągniemy go. O, nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co to cacko robi. Zostaw to! Skupmy się na ściągnięciu El Matadora z powrotem, żeby zagrał w meczu. Może to jest przenośny helikopter? Albo urządzenie do hipnozy? A może nowoczesny teleporter? Kondensator materii? Statek kosmiczny dla mrówek? Najmniejszy na świecie reflektor? Robotyczny gołąb pocztowy? Kostka Rubika? Zakłócacz grawitacji? Projektor 3D? Międzywymiarowe spa? Złoty guzik? Droid ćwiczebny? Pokeball? Przenośny wszechświat? Jajo kosmity? Wszechwiedząca kula wróżąca? Ja muszę się tego dowiedzieć! Muszę się dowiedzieć, do czego to służy. O mały włos. Shaker, Marcie, muszę się skupić wyłącznie na tym, żeby ściągnąć El Matadora. Klaus, jesteśmy! Gdzie on polazł? Zdecydowanie jestem na miejscu. Posłuchaj, synu, tutaj dzieje się coś bardzo dziwnego. Szukam przyjaciela. Okulary, włosy w kucyk. Tutaj mamy takich wielu, synu. Są jak dwie krople wody.
Dzięki. Uważaj na siebie, synu. Tutaj wszyscy są nienormalni. Przystanek końcowy. Wysiadać. Halo, gdzie ja jestem? Ściągnijmy El Matadora na czas! Pytanie nie powinno brzmieć, gdzie jestem, a raczej w jakich czasach. I wszystko jasne. To musi być wehikuł czasu. Chciałem znaleźć El Matadora, ale nie aż w takiej ilości. Co? Okej, włącz urządzenie i zgarnij stąd El Matadora. Proste. Klaus? Uszanowanie, nie dziw się na widok moich ubrań i futurystycznej fryzury. Jestem podróżnikiem w czasie. Świetnie. Kolejny dziwoląg. Nie widzę tu nikogo innego. Najpierw ta banda z włosami w kucyk, potem ten bezczelny z włosami na żel. Włosy w kucyk, mówisz? Wiem. Idealne miejsce, by uciec od wszystkiego, to przeszłość. Bardzo sprytnie, El Matador. A kiedy... A raczej dokąd poszedł ten z kucykiem? Cieszcie się! Wasz król jest z wami! Poczujcie to piękno! Czujcie to piękno! Prawie! Miało być poczujcie to piękno! 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 Piękno? No, może być. Widzisz? Jesteśmy twoimi fanami. Co za wstyd! Patrzcie! On kpi sobie z naszego króla, bo ma koszulkę ze złym numerem! Co? Niestety nie było innych w sklepie. Ej, no ludzie! Poczuj to piekło! On nie zasługuje na wielbienie El Matadora! Wyrzucić go! Nie chcę tutaj! Spokój, tak nie chciałem być w tym waszym głupim klubie! Kurczę! Ci ludzie nie dadzą mi się zbliżyć do El Matadora. Nasz król nudzi się i potrzebuje jakiejś rozrywki. Kto chce się zgłosić do bitwy piłkarskiej? Szczęśliwy zwycięzca wygra dwuminutową audiencję u El Matadora. Tak! Mam pomysł. Koszulka! Moje okulary! Moje spodnie! Nie, moja godność! Kto jeszcze chciałby wygrać audiencję u króla? Ja chcę! Jest na to tylko jedno wytłumaczenie. Ci wszyscy El Matadorzy musieli przybyć tu z różnych czasów i wymiarów. Ale ja muszę znaleźć prawdziwego El Matadora. Powodzenia, zawodnicy! On nie jest jednym z nas! Shaker? A co ty tutaj robisz? Musisz wrócić do Strikelandu, El Matador. Potrzebujemy cię, żeby pokonać De Los Santosa.
Przykro mi, Shaker. To jest teraz moje miejsce. Bo i ludzie mnie potrzebują. Supa Strikers też cię potrzebują. Niegodny! El Matador, zrób coś! Proszę! El Matador! Przykro mi, przyjacielu. Tak będzie najlepiej. Dla mnie i dla Supa Strikers. Posłuchaj, ten gość to same kłopoty. Niech lepiej tu nie wraca, jasne? Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie natychmiast! Klaus, co za ulga! Gdzieś ty się podziewał? Chyba raczej kiedy ja się podziałem. A? Co ty bredzisz, stary? No jak to? Przecież to oczywiste, że El Matador ukrył się w przeszłości. Dlatego trener dał nam wehikuł czasu. Nie słyszałem większej głupoty. O, czyżby? No to jak ty to wszystko wyjaśnisz? El Matador założył fanklub, który składa się z dziwaków przebranych za niego i rządzi nimi niczym król. W życiu nie słyszałem większej głupoty. Słuchaj, stary, kim oni są? A raczej kiedy oni są? Nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, żeby ściągnąć El Matadora. Wiem. To na co jeszcze czekamy? A raczej... Weź tego nie mów. Kiedy my jeszcze czekamy? O. No dobra, ludziska. Powtórzę jeszcze raz. Od początku. Poczuj to piękno. Poczuj to piękno. Poddaję się. Hej! El Matadorzy! Przybyliśmy tutaj, aby zabrać El Matadora z powrotem do teraźniejszości! Czy do przyszłości, która była teraźniejszością? Braci! Sprawdźmy, czy to coś nam pomoże. El Matador, jeśli to oglądasz, to masz kłopoty. Wszyscy czasem czujemy się zagubieni. Może zgubiłeś kluczyki do swojego Lamborghini? A może zgubiłeś skarpetki To nie jest wehikuł czasu? Ha! I to normalne. Genialne! El Matador posłucha jedynie samego siebie, więc hologram El Matadora ma przekonać go do powrotu do domu. Mam wrażenie, że to działa. Na nich wszystkich. Wybaczam ci zagubienie się podczas kontemplowania piękna. A może zgubiłeś się w czasie, w przestrzeni, Ale pamiętaj, jesteś największym graczem wszechczasów. Supa Strikers potrzebują cię, bo tak jak Lamborghini bez kluczy, oni bez ciebie nie pojadą. No bierz, złap przynętę. Ja nie chcę! No, pomyleńcy! Uwierz mi, twoim przeznaczeniem jest Strikeland. Pomóż mi, El Matador! Jesteś moją jedyną nadzieją! Słyszeliście naszego wielkiego lidera z kucykiem? Supa Strikers nas potrzebują! Do Strikelandu! Do Strikelandu! Może i ściągnęliście mnie do Strikelandu, ale ja nie będę grać. Panowie, użyliście jego hologramu, prawda? Powinien zadziałać. Użyliśmy go, tylko nie tak jak trzeba. Niby w jakim sensie? I tak nam nie uwierzysz, trenerze. Azul wyglądają dzisiaj na bardzo pewnych siebie. Każdy by tak wyglądał, mając De Los Santosa na bramce. Dziwne, że trener posadził El Matadora na ławce. Bez niego ciężko będzie drużynie Supa Strikers przebić się przez bramkarza Azul. Pierwsza szansa dla Supa Strikers. Co za strzał! Ale to za mało, by pokonać De Los Santosa. Fajna rozgrzewka. Kiedy zaczynamy grać na poważnie? Shaker i Klaus dają z siebie wszystko. Ale to za mało. De Los Santos jest za dobry. Mam pewien pomysł. Może stary, ale ja... Za chwilę skończy się pierwsza połowa.
Czy Shaker i Klaus w końcu pokonają Delos Santosa? Shaker strzela w słupek! A piłka trafia pod nogi Klausa! Błagam, Shaker. Raz już nabrałeś mnie na tę sztuczkę. Tym razem musisz wymyślić coś znacznie lepszego. Nie chcę nic mówić, trenerze, ale jest słabo. Tak, potrzebujemy trzech napastników. Potrzebujemy El... Nie chcę o nim słyszeć. Niech mi się więcej na oczy nie pokazuje. Właśnie. Przez przypadek przemowę hologramu obejrzała grupa szalonych fanów El Matadora. Dosyć tego, wzywam ochronę! Trenerze, poczekaj chwilkę. Chyba wiem, jak można to wykorzystać. Pocz do piekła! Moi ludzie! Wiedziałem, że tu przyjdziecie. Ale to nie jedyne dobre wieści. Serio? Znaleźliśmy zastępstwo za ciebie. Aha! Zawsze wiedziałem, że jestem najlepszym El Matadorem na świecie. W końcu tego chciałeś, prawda? Nie, trenerze. To tylko fani, którzy mnie podziwiają. Cudownie. Z tobą w zespole Delos Santos nie ma żadnych szans. Panowie, co może oddajmy mu szafkę El Matadora? O, wspaniale! Mamy nawet ten sam numer! No. Tak, to dobry pomysł. Chyba, że masz coś przeciwko, El Matador. Skąd? Ani trochę! Czyli mogę mu też oddać twoją suszarkę? To on będzie na boisku, więc to logiczne, że musi wyglądać najlepiej. Dosyć! Jest wielu ludzi, którzy wyglądają jak ja, ale El Matador jest tylko i wyłącznie jeden! Udowodnij! Wejdziesz na boisko, ale jeśli nic nie strzelisz, zastąpię cię El Matadorem, który naprawdę chce należeć do tego zespołu. Chodźcie, moi fani! Idziemy pokonać Azul! Walczymy! W zespole Super Strikers mamy zmianę. Trener wystawia El Matadora. Ponad godzina gry za nami. Mamy bezbramkowy remis, a Super Strikers przechodzą do ataku. Ale tym razem dysponują wszystkimi działami. Bardzo składna akcja! Ale to i tak nie ma znaczenia, jeśli nie pokonają Delos Santosa. Klaus strzela! Parada Delos Santosa! Shaker ma szansę na dobitkę! Delos Santos ponownie broni! Ale nadciąga El Matador! Atak jak na El Matadora! Nareszcie jest sobą! Poczuj to piękno! El Matador to wyjątkowy zawodnik! Ktoś będzie musiał im to powiedzieć! Jakie to było piękne! Jak to muszę być znowu! Tak. No złap! Mam tego dosyć! Idę po rybę do supermarketu!